Dzień dobry, kochani. Karta dnia. Karty na miłość. Przygotuję dzisiaj dla Was, dla każdego znaku zodiaku. Kochani, karty tarota. Przekaz, o właśnie. Przekaz kart anielskich. Ale na początek chciałam serdecznie podziękować osobom, które wykonują skarby czasówki. I od Was zacznę. Dam Wam karty pozytywnej inspiracji. No, dla Was w podziękowaniu. Pani Kaka, dla Pani szczególnie, bo bardzo, ale to bardzo często wstawia Pani dla mnie czasówki. Mam nadzieję, że Pani jest, że Pani słyszy. Uwaga. No trudno, dwie. Widocznie tak chciał los, tak musi być, kochani. Uwielbiam, jednorożce dopiero były w karcie dnia, pamiętacie? Uwierz. I przesłanie dla Was przeczytam. Wokół Ciebie jest magia. Otwórz się na cuda wszechświata, zwróć uwagę na połączenia i synchroniczności. Podążaj za swoimi uczuciami i wierz całym sercem z powodzeniem. Realizujemy nasze marzenia, kiedy nasze uczucia są zgodne z naszymi planami. Z tego świętego związku kształtuje się właściwe idee, rozkwitają najlepsze relacje, a to, co zamierzasz, łatwo się urzeczywistnia, bo wszystko jest możliwe. Piękna ta karta. I druga karta w podziękowaniu. Przystrój swoje gniazdko. No przecież, że Wam nie muszę przypominać, że choineczki, stroiki i tak dalej. Widzicie, ja już mam choinkę. Moją wyrzuciłam z zeszłego roku, bo miałam białą, była brudna. I tutaj w podziękowaniu dla Pani Alicji Huta. Bardzo piękna jest choineczka z bombeczką. Ona jest po prostu przepiękna. Pokażę Wam bliżej. Pani zawsze na każde święta o mnie pamięta. Jest Pani niesamowita. Patrzcie, jaka piękna bombeczka. I ona sobie tutaj wisi. Z choineczką. Miała Pani wyczucie, bo akurat moją choineczkę wyrzuciłam. Skarbeczki. No to co? Przystrajamy swoje gniazdko, choinki. Oczywiście gwiazdę betlejemską też dostałam, proszę. Cudna. Wiecie, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę. No to czas na małe wiosenne porządki. Dla nas na zimowe porządki. Chociaż jak w domu włączymy, słuchajcie, kaloryfer, nagrzejemy w piecu. No to wiosenne, nie? Twój dom jest świętym miejscem. A otoczenie ma znaczenie. Szanuj przestrzeń, w której się regenerujesz i wypełnij ją pięknem. Zrób miejsce, oddając to, czego nie potrzebujesz. Twoje graty mogą być dla kogoś skarbem. Dodatkowo, gdy mamy mniej do przetworzenia fizycznie, zyskujemy więcej przestrzeni dla przetwarzania emocjonalnego. Czysty umysł i nowa przestrzeń czeka na wspaniałe dzieła. Udekoruj swoje bajeczne gniazdo. No ja Wam tego nie muszę mówić. Ja Wam tego, kochani, nie muszę absolutnie mówić. Przystrajamy swój dom jak najbardziej, kochani. Pamiętajcie, że w ramach odwdzięczenia się zostawiamy łapkę w górę, zostawiamy ślad w komentarzu, aby kanał Karty na Miłość mógł się rozwijać. A jeśli jeszcze do tej pory kanału nie subskrybowaliście, naciśnij subskrybuj, tak? Kochani, mam też kostki, więc dzisiaj się będzie działo, dzisiaj będzie dużo, ale tak jak obiecałam, przekaz od aniołów na dzisiaj. Archanioł Rafał, piękna karta. Widać? Jest zbliżenie? Jest zbliżenie. Pomagam Ci leczyć siebie innych, tak jak ja jesteś uzdrowicielem. Ja myślę, że dzisiaj będziecie przeprowadzać ważne rozmowy z ważnymi osobami. Ktoś potrzebuje. Ktoś potrzebuje Waszego wsparcia, ktoś potrzebuje rozmowy z Wami. No.
Nie widać, odbija się światło, może tak. O, tak. Tak widać, skarby. To co, zaczynamy od baranka? Tu położę, będzie dobrze, co? Baranki, baranki, karta dnia. Zapraszam Was serdecznie. Karta dnia dla zodiakalnych baranków. Ty, aniołek, znacie mojego aniołka, nie? On zawsze się wywala. On jest taki specyficzny. Fruwający giermek buław. Oj, dużo wiadomości, dużo się będzie działo, dużo będziecie załatwiać, dużo będziecie mówić, dużo będziecie chodzić, dużo będziecie przygotować, być może będziecie stroić swój dom na święta. Być może w kuchnia, dom, no tak, ja tak mam, kuchnia, dom. Także dla Was to też czas spędzenia z dziećmi. No, by czuli się, kochane, co dla Was? Jaki zawód? Ktoś Was zawiedzie. Może nie dostaniecie wolnego w święta, może nie dostaniecie wolnego w Sylwestra i troszeczkę widzę, że będziecie tym faktem troszeczkę załamani. Dla części z Was to jest informacja jakaś z sądu o rozwodzie, o separacji. Być może nie umiecie się dogadać z partnerem, partnerką. Dla Was jakiś zawód od kogoś. Niestety przykre nowiny, przykro mi, że jest tak u Was przykro. O. Bliźnięta. Mam nadzieję, że byczki, że się nie sprawdzi. Bliźnięta, co dla Was? Dużo wiadomości, dużo się będzie działo szybko. To, co stało do tej pory, nie szło ruszyć do przodu, dzisiaj pójdzie. Dostaniecie jakieś wiadomości, dostaniecie kartki na święta, dostaniecie prezenty, będziecie chodzić, będziecie dzwonić, będzie telefon dzwonił jak nigdy. Dużo rzeczy dzisiaj załatwicie. I jeżeli coś nie szło, to pamiętajcie, dzisiaj jest ten dzień. Raczki. Co dla zodiakalnych raków? Ła. 10 kielichów. Kochani, cudowna karta, piękny dzień. Będziecie dbały o dom, będziecie dbały o męża, żonę, dzieci, partnera. W pracy cudownie. W ogóle bardzo dobre kontakty z innymi ludźmi. Wszystko dzisiaj Wam się uda. Wszystko sobie, kochani, pozałatwiacie. Bardzo ładnie. Lwiątka. Król mieczy. Możecie mieć dzisiaj do czynienia ze starszym mężczyzną. Być może będzie mężczyzna właśnie w tym dniu ważny. Może odwiedzicie swojego tatę. Być może szef będzie ważny. W każdym bądź razie może to być osoba ze znaku bliźniąt, wagi albo wodnika. Dzisiaj prawda się liczy. Dzisiaj mówimy prawdę. Dzisiaj przeprowadzamy rozmowę z takim człowiekiem. Wszystko, co się dzisiaj wydarzy, będzie szczegółowe, będzie ważne i niepodważalne. Panienki. Zapraszam zodiakalne panienki. Dla Was małe zwycięstwo, szóstka buław. Będziecie się z czegoś cieszyć, coś Wam się uda. Być może będziecie szły do fryzjera i wszyscy będą się za Wami oglądać, jaką macie piękną fryzurę. Być może uda Wam się sernik upiec, być może uda Wam się kupić, wystroić mieszkanie. Cokolwiek, kochani, to nie będzie, odniesiecie zwycięstwo, a być może się z kimś pogodzicie i poczujecie ulgę. Wagusie. Zodiakalne wagi, a Wy dzisiaj będziecie dosyć szybkie, czyli szybko mówimy, szybko załatwiamy, ale i niestety możecie pożegnać kogoś, coś. Ktoś Was może na tyle wkurzyć, że tak powiem, że będziecie nie miały ochoty odpisywać, że nie będziecie miały ochoty oddzwaniać, spotykać się, wychodzić.
tak jakbyście chciały zostawić za sobą ten problem i już do niego nie wracać. Nie macie na to ochoty? Nie zmuszajcie się. Wręcz widzę, że wy odchodzicie od tego, czy to tematu, czy to spotkania, czy to od osoby. To wam nie służy, to wam nie odpowiada. Zostawcie to. Zapraszam, kochane skorpiony. Karta dnia dla skorpionów. Giermek mieczy. No kochani, ploteczki dzisiaj wyczuwam w tej karcie. O was lub wy, jeżeli wy to wiecie, to nieładnie plotkować. Niektórzy muszą zająć się dziećmi. Niestety. Dla niektórych jest to też taki przekaz, że ktoś was może obserwować, śledzić, patrzeć za wami, ale bardziej, tak jak powiedziałam, na dzień dobry wyczułam temat plotek, czyli ktoś gdzieś coś usłyszał i powtarza, także skorpiony, niestety. Kochane strzelce, zapraszam na kartę dnia. $10. Wszystko wam się uda. Kochani, macie przepiękne karty. W ogóle każda karta dnia to jest wasz miesiąc, wasz czas, także pilnujcie sobie, bo 60 dni po urodzinach to jest najwspanialszy czas w roku, a dla was dzień wypłaty, dzień zwycięstwa, dzień prezentów, dzień zadowolenia. Kupujecie dom, sprzedajecie dom, kupujecie samochód. No, rewelacyjny dzień. Załatwiacie sprawy urzędowe z powodzeniem. Super strzelce. No to zapraszam teraz zodiakalne koziorożce. Pamiętajcie, by wytrwać do końca, bo na końcu będą kosteczki. Koziorożce. A dzisiaj robimy wszystko, ale tak umiarkowanie, powoli. Nie chochlą, tylko łyżeczką, kochani. Żywioł wody będzie dzisiaj ważny. Rybki, raki, skorpiony dla was. Nie spieszcie się, nie podejmujcie gwałtownych decyzji. Myślę, że jest na wszystko, kochani, dzisiaj czas. Zapraszam zodiakalne wodniki. Kochani, zaraz będą kosteczki. Co dla wodnika? A wy musicie, kochani, dzisiaj uzbroić się w cierpliwość, bo nie pójdzie coś po waszej myśli. To znaczy, sprawy się wydłużą, będziecie oczekiwać na coś i nie będzie na razie widać efektów. No niestety, taki dzień, ale to też informacja dla was, że pewną sprawę, pewną sytuację, wy już wiecie, co to będzie, musicie jeszcze raz przemyśleć inaczej. Z innej perspektywy, o. Normalnie myślimy tak, stojąc na nogach, a tu mamy kogoś w pozycji wisze do góry nogami. Być może zodiakalny koziorożec się dzisiaj, kochani, zaznaczy. No to zapraszam rybeńki na kartę dnia i zaraz kosteczki wam będziemy rzucać. Co dla rybek? No i głupiec. Wszystko i nic. Zaczynamy od nowa. Nie bać się. Próbować. Iść tam, gdzie jeszcze nie byłeś. Kup to, co jeszcze nigdy nie kupowałeś. Ugotuj to, co nigdy nie gotowałaś. Próbuj. Nie bój się. Idź do przodu. Nie przejmuj się, że nic nie masz. Teraz może nic nie masz, ale za chwilę będziesz mieć dużo, dużo więcej. Kochani, tak jak obiecałam, na koniec kosteczki. Kochani, cyfra. Cyfra na dzisiaj 4. Czy widać czwórkę? Widać czwórkę. Znak zodiaku? Wodnik. I tym przyjemnym akcentem żegnam się, kochani, z wami, życząc przyjemnego dnia, wszystkiego pięknego. I pamiętajcie, jestem tutaj dla was. Buziaki, pa, pa.